kosze. Dzisiaj nastawię nalewkę kokosową, a właściwie będzie to domowy likier Malibu. Likier ten jest delikatny. Robię go na tak zwany babski wieczór. Jest na takie spotkania idealny. Domowe Malibu świetnie nadaje się także do urozmaicenia deserów, na przykład do tortowych kremów czy do lodów. Do zrobienia domowego Malibu będą potrzebne wiórki kokosowe, wódka 40%, jedna puszka mleka zagęszczonego słodzonego, jedna puszka mleczka kokosowego. Zapraszam do obejrzenia filmiku. Jeśli zechcecie zrobić ten likier, to przepis wraz z proporcjami składników znajdziecie w opisie pod filmikiem. Proszę kliknąć Pokaż więcej. Przygotowanie domowego Malibu jest bardzo proste. Do słoja wrzucam wiórki kokosowe. Wiórki zalewam wódką. Słój zakręcam, zawartość mieszam i odstawię go na 3 tygodnie. A mleczko kokosowe i mleko zagęszczone będą potrzebne w drugim etapie. Przez 21 dni wiórki kokosowe macerowały się w wódce. Teraz je przez gęste sito odcedzę. I poczekam, aby obciekły z alkoholu. Wydaje się, że wiórki już ociekły. Nie słychać już kapania, ale trzeba je także odcisnąć z alkoholu. Zrobię to w prasie śrubowej. Wrzucam teraz te wiórki do bębna. Teraz bęben stawiam pod talerzykiem prasy. Pod kranik podstawiam miseczkę i zaczynam przykręcanie śruby. Wiórki są dość drobne, więc stawiam pod kranik sitko, w razie gdyby jakieś jednak przeleciały tutaj z tej prasy. No właśnie o tym mówiłam. Przykręcam powolutku. Jak już czuję opór, to na chwilę przestaję przykręcać. Czekam, wiórki się rozprężą i będzie można dociskać śrubę mocniej. No, przykręcając już jest taki opór, że chyba wiórki już są dobrze odciśnięte. Wylewam resztę alkoholu. Prasę na razie odstawiam. A wyciśnięty alkohol wlewam do garnka. Zagęszczone, słodzone mleko dobrze wymieszałam. I tak samo wymieszałam mleczko kokosowe. I teraz będę je dodawać do maceratu, intensywnie mieszając.
I nasze domowe Malibu jest zrobione. Wystarczy je teraz tylko rozlać do butelek. Super! A będzie jeszcze lepsze, jak postoi 2-3 dni w lodówce. I teraz nalewam nasze Malibu do butelek. No i nalewam drugą butelkę. Butelki z Malibu zamykam. Butelki z Malibu wstawiam do lodówki. Tam będą się przegryzać przez 3-4 dni, żeby nabrać odpowiedniego smaku. A w ogóle Malibu należy przechowywać w lodówce. Wyciśnięte z alkoholu wiórki nie będą wyrzucone. Przydadzą się do deserów, tylko trzeba je wysuszyć. O, sprasowane są niesamowicie. Kładę je na blaszkę wyłożoną papierem i postawię w przewiewnym, ciepłym miejscu, żeby te wiórki wyschły i można ich używać do deserów, tak jak normalne wiórki. Oczywiście taki deser będzie przeznaczony tylko dla osób dorosłych. Nalewka kokosowa, czyli domowy likier Malibu, ma kremową konsystencję i bardzo przyjemny kokosowy zapach. Przyjemnie rozpływa się w ustach i fantastycznie smakuje. Jest łagodnie słodka. Myślę, że moje koleżanki będą zachwycone, bo ja jestem. Polecam wszystkim smakoszom zrobienie tego pysznego likieru i wszystkim życzę dużo zdrowia i miłej zabawy.